To prezent na Dzień Dziecka od maluchów z przedszkoli numer 4 i numer 6 w Sieradzu. Prezent od tych, którzy jeszcze niedawno byli dziećmi. Od uczniów z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Witam wszystkich gości ze słonecznego przedszkola i przedszkola Jaś i Małgosia. Tym prezentem było przedstawienie bajki o czerwonym kapturku. Moją płatkę złapie babkę już za chwilę, gdy w brzuchu kurcz, to staje kurcz i jem wszystko, że aż burczy taki ze mnie wilk. Gdy brzuch oburczy, to staje kurczy i jem wszystko, że aż burczy taki ze mnie wilk. Prezent okazał się trafiony. Podobała mi się bajka dlatego, że była taka wesoła i taka fajna. Była super fajna. Mega stycznia, na więcej niż 1000. Sprawić przede wszystkim przyjemność. Wiemy, jak ważny jest Dzień Dziecka, jak bardzo dzieci to przeżywają, szczególnie takie małe. Więc wyszliśmy z inicjatywą razem z panią dyrektor, żeby zorganizować im takie małe przedstawienie. My też kiedyś byliśmy mały, każdy z nas kiedyś był mały i lubiliśmy wszelkiego rodzaju niespodzianki, więc wydaje mi się, że to był super pomysł. Po raz pierwszy z okazji 50-lecia naszej szkoły podjęliśmy takie przedsięwzięcie i zorganizowaliśmy dla tych maluchów najmniejszych bajkę o czerwonym kapturku. Cały program został przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli języka polskiego i mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz, ponieważ są tutaj bardzo miłe oddźwięki i mam nadzieję, że powtórzymy to w przyszłym roku. Przedszkolaki podziękowały, a po spektaklu były nie tylko brawa, ale i szalone pląsy, jak na Dzień Dziecka przystało.